Omówimy sobie teraz pojęcia prędkości i szybkości chwilowej. I żeby te pojęcia zrozumieć, zaczniemy sobie od przykładu. Powiedzmy, że wychodzisz ze szkoły po lekcjach i ze szkoły do domu masz do pokonania odległość 1000 metrów i zajmuje ci to w sumie 200 sekund. A wobec tego, gdyby ktoś miał tylko dwie informacje, że ktoś równo o godzinie 15 widział cię tutaj pod szkołą, a o godzinie 15.03 i 20 sekund widział cię tutaj pod domem i wiedział, że odległość między tymi dwoma punktami jest 1000 metrów, mógłby powiedzieć, że biegłeś ze średnią prędkością, powiedzmy ze średnią szybkością, jak powiem, że jeszcze w kierunku ze szkoły do domu, to ze średnią prędkością równą 5 metrów na sekundę i kierunek ze szkoły do domu. Tak, ale w rzeczywistości, ponieważ po lekcjach śpieszysz się na swój ulubiony program, to z początku biegniesz prędkością równą 6 metrów na sekundę, po czym po pokonaniu pewnego odcinka troszeczkę się męczysz i zwalniasz do 2 metrów na sekundę, a w końcu już zbliżając się do domu i słysząc muzykę otwierającą twoją ulubioną audycję, dostajesz przypływu sił i przyspieszasz do, powiedzmy, do 8 metrów na sekundę. Tak? Czyli w różnych momentach, w różnych miejscach, w różnych odległościach od szkoły, od domu, twoje prędkości były różne i prędkości w konkretnych momentach, to jest bardzo takie intuicyjne pojęcie, w różnych chwilach twoje prędkości były różne. Raz biegniesz szybciej, raz trochę wolniej i to są twoje prędkości chwilowe. A jak można określić taką prędkość chwilową? No tak jak mówiliśmy, prędkość można w ogóle można określić na podstawie następujących informacji. Powiedzmy, mamy dwie chwile czasu, jakąś chwilę późniejszą i chwilę wcześniejszą. Mamy długość tego odcinka czasu, który upłynął między dwoma pomiarami. W każdej z tych chwil powiedzmy, że mierzymy położenia, położenie końcowe i położenie początkowe. I w ten sposób określamy, tak dokładnie tak jak zrobiliśmy to tutaj, chwilę. Początkowa to była chwila wyjścia ze szkoły, chwila końcowa to była chwila dotarcia do domu, między nimi 200 sekund, odległość między tymi punktami 1000 metrów i na tej podstawie jest prędkość średnia biegu ze szkoły do domu. Ale gdybyśmy chcieli dokładniej, na przykład chcielibyśmy tak naprawdę poznać prędkość chwilową, załóżmy o tutaj, w tym miejscu, w połowie drogi, to co moglibyśmy zrobić? Zamiast obserwować Cię tylko w tych dwóch punktach, tutaj pod szkołą i pod domem, moglibyśmy zrobić inny pomiar, na przykład moglibyśmy zrobić dwa pomiary Twojego położenia w dwóch różnych chwilach, bliższych temu momentowi, który tak naprawdę nas interesuje. Czyli powiedzmy przebiegnięcie tych, załóżmy tych 20 metrów tutaj, zajęło Ci 8 sekund. Tak, bo tutaj mówiliśmy trochę, biegniesz z prędkością 6 metrów na sekundę, potem się męczysz, zwalniasz do 2, a potem znowu przyspieszasz. Czyli powiedzmy, że tutaj troszeczkę biegniesz wolniej, potem znowu trochę szybciej i przebiegasz odcinek tych konkretnych 20 metrów gdzieś tutaj w okolicy środka trasy. Oczywiście to jest narysowane nie w skali, w ciągu 8 sekund. Tak, czyli prędkość, no to są punkty A i B, tak, czyli prędkość średnia na odcinku od punktu A do punktu B, to jest 20 przez 8 metrów na sekundę, no czyli 2,5 metra na sekundę. Ale gdybyśmy tak chcieli bardzo dokładnie zmierzyć twoją prędkość naprawdę chwilową, to musielibyśmy z tymi odcinkami zmierzać tak do coraz mniejszych, poglądać na ciebie i mierzyć twoje położenie w bardzo bliskich dwóch chwilach czasu, równo odległych od tej chwili czasu, której prędkość chwilowa nas interesuje i wtedy uzyskiwalibyśmy coraz dokładniejsze wyniki, tak? Czyli powiedzmy, zamiast 20 metrów byśmy zeszli do 20 centymetrów, tak? Do 0,2 metra i ich pokonanie zajęło Ci, załóżmy, 0,1 sekundy. I taki pomiar takich w dwóch jeszcze bliższych chwilach czasu nam da jeszcze dokładniejszy wynik, jeszcze bliższy prawdzie, ale wciąż jednak nie jest to ta idealna prędkość chwilowa, bo żeby dostać prędkość chwilową, to byśmy musieli zarówno z tym odcinkiem czasu, jak i z pokonaną drogą, byśmy musieli zbiec aż do zera. To są tak zwane infinitezymalne odcinki czasu i drogi, które są potrzebne do tego, żeby wyznaczyć prędkość chwilową i przez długi, długi czas ludzie myśleli nad tym i nie wiedzieli, jak tak naprawdę to obliczyć. Mogli się posługiwać tylko takimi niedokładnymi, szacunkowymi wartościami na podstawie coraz krótszych odcinków czasu i odcinków drogi, a jak podzielić 0 przez 0, to nikt nie wiedział. Aż do momentu, kiedy Isaac Newton stworzył dział matematyki zwany rachunkiem różniczkowym i zaproponował pojęcie pochodnej funkcji i wtedy stało się jasne, że taka prędkość chwilowa, załóżmy na wykresie drogi od czasu, tak, jakaś tam jednostka, prędkość chwilowa ma bardzo ładną interpretację geometryczną, mianowicie jeśli chcemy poznać prędkość chwilową, powiedzmy w tym punkcie, to jej wartość to będzie nachylenie prostej stycznej do wykresu w tym punkcie. Bo jak sobie wyobrazimy, powiedzmy,
Tak jak to robiliśmy tutaj, możemy wziąć jakieś dwa punkty, ten i ten, załóżmy równoodległe od tego punktu, w którym prędkość nas interesuje i tak bardzo niedokładnie oszacować, że aha, w chwili numer 1 byliśmy tutaj, a w chwili numer 2 byliśmy tu, czyli tak bardzo niedokładnie szacując, ta prędkość mogłaby być wyznaczona przez nachylenie takiej prostej, ale chcielibyśmy dokładniej, więc przybliżamy się. Tu bierzemy czas trochę bliższy temu i tu bierzemy trochę czas bliższy temu. Krótszy odcinek, również krótsza droga została pokonana w tym czasie. Jeśli sobie to narysujemy jeszcze raz, tak na rysunku dosyć łatwo to zobaczyć, że jeśli będziemy brać tutaj te punkty z jednej i z drugiej strony coraz bliższe temu punktowi, który nas interesuje, to tak zbiegając w końcu dojdziemy do stycznej. To jest właśnie taka graficzna interpretacja tego, że z tymi odcinkami czasu i drogi zbiegamy do zera, ale w taki sposób, że one są tak samo bardzo małe, znaczy to w porównaniu z tym wcale nie jest małe, tylko jest jakieś takie, że dzieląc jedno przez drugie dostajemy liczbę, którą dobrze się da określić i która jest graficznie właśnie interpretowana jako nachylenie tej prostej stycznej. Tutaj jeszcze chciałam zwrócić Twoją uwagę na to, że takiego wykresu drogi od czasu nie należy mylić z torem ruchu. Tutaj na razie zajmujemy się ruchem w jednym wymiarze, czyli jest to zawsze ruch wzdłuż linii prostej i o czym też już pewnie była mowa, prędkość, wektor prędkości jest zawsze styczny do toru, tak? I po prostu możemy w różnych punktach tego toru mieć różne, możemy się poruszać raz szybciej, raz wolniej, tak jak biegliśmy ze szkoły, to mieliśmy najpierw 6 metrów na sekundę, potem 2, potem załóżmy 8. No ale cały czas te wektory są styczne tutaj do tej prostej, więc to nie jest nic ciekawego. Natomiast gdybyśmy mieli tor na przykład w dwóch wymiarach, jakiś zakrzywiony, albo nawet w ogóle najlepiej zamknięty, startujemy stąd i kończymy tutaj, to patrząc na cały ten ruch, można by było powiedzieć, że powiedzmy obiegliśmy taką pętlę w jakimś tam czasie, ktoś na nas spojrzał, kiedy z początku staliśmy tutaj, potem odwrócił się, my obiegliśmy całą tą pętlę, po czym wróciliśmy w to samo miejsce, ktoś znowu na nas spojrzał, mógł powiedzieć, przecież ty się w ogóle nie ruszyłaś, prawda? I nasza prędkość średnia tutaj w tym ruchu jest zero, bo tam powiedzmy po 10 sekundach nie przemieściliśmy się w ogóle. Pokonaliśmy jakąś drogę, ale w każdym razie średnia nasza prędkość w takim ruchu, po takiej zamkniętej pętli wynosi zero, natomiast prędkości chwilowe były bardzo różne, tutaj styczne do toru, w każdym miejscu jakaś ta prędkość była troszkę inna. O, już nie będę wszędzie rysować, ale na przykład gdybyśmy jakoś próbowali te prędkości grubo szacować, na przykład na podstawie naszego przemieszczenia stąd dotąd w jakimś tam czasie, byśmy powiedzieli, że ta prędkość była, prędkość średnia na tym odcinku była jakaś o taka, tak zwrócona, tak zwrócony wektor prędkości miał jakąś określoną wartość. No i oczywiście, tak jak tutaj powiedziałam, średnia prędkość w tym ruchu takim, po takiej zamkniętej pętli będzie zero, ale nie średnia szybkość, bo tutaj w sumie pokonaliśmy jakąś drogę i szybkość średnia to nie będzie przemieszczenie, tylko całkowita droga podzielona przez całkowity czas i to już oczywiście nie będzie zero. Trochę odbiegliśmy od tematu, ale to, co chciałam Ci przekazać w tym, co tutaj mówię, to jest to, że nawet jeśli prędkość średnia w takim ruchu po zamkniętej krzywej to będzie zero, prędkości chwilowe w różnych momentach będą różne, podobnie szybkości chwilowe to będą wartości tych prędkości, ale średnia, pomimo że średnia prędkość tutaj w tym ruchu to jest zero, to średnia szybkość już nie będzie zero. Jeszcze taka moim zdaniem ważna uwaga na koniec, że są dwa przypadki, kiedy obliczenie prędkości chwilowej wcale nie jest takie trudne, kiedy nawet nie znając analizy matematycznej, nie znając rachunku różniczkowego, nie umiejąc policzyć takiego ilorazu takich infinitezymalnych wielkości, używa się symbolu limes, czyli granicy tego odcinka czasu zmierzającego do zera, jeśli nawet nie umiemy czegoś takiego liczyć, czyli nie umiemy liczyć pochodnej drogi po czasie, nawet jeśli to jest jeszcze poza naszymi możliwościami, to nie szkodzi, bo są dwa przypadki, kiedy i bez tego prędkość chwilową można policzyć dosyć łatwo. Pierwszy przypadek to jest, gdy prędkość jest stała na jakimś odcinku, prawda? Poruszamy się cały czas tą samą prędkością, co do wartości, to do kierunku, więc chwilowa prędkość w każdej chwili jest taka sama. Tak, wobec tego prędkość w jakiejś tam chwili, na przykład równej, konkretnie ileś tam, na przykład 2 sekundy, jest równa po prostu tej prędkości stałej. Tak, w każdej chwili prędkość jest taka sama, więc w każdej chwili prędkość chwilowa jest właśnie taka. A drugi przypadek to jest ruch jednostajnie przyspieszony, kiedy przyspieszenie jest stałe, tak, a prędkość narasta w sposób liniowy, jest jakąś prędkością początkową, w chwili 0 sekund, tak, plus to przyspieszenie razy czas, który upłynął. Tak, wówczas bardzo łatwo policzyć, że prędkość w jakiejś konkretnej chwili to jest dokładnie tyle,
do prędkość chwili początkowej dodać przyspieszenie razy czas, który upłynął od tej chwili. Nie musi być to konkretnie 0 sekund, no jakaś chwila, w której prędkość jest znana. To wszystko na ten temat. Słyszymy się w kolejnych filmikach, m.in. w filmiku o wykresie drogi od czasu. Do usłyszenia.